Panie burmistrzu, wiele osób i wielokrotnie zadaje mi pytanie osób, które mieszkają daleko od basenu, od cmentarza w Knopinie. Społeczeństwo w Dobrymieście, wiemy wszyscy, że się starzeje. I poruszanie się po tym Dobrymieście jest problemem. Nie wszyscy dysponują samochodem, nie wszyscy jeżdżą na rowerach czy motorach. I często zaczepiają mnie ludzie, albo dostaję takie telefony, w różnych środowiskach również przebywam. Czy jest jakaś szansa, żeby osoby z Grudziąckiej na przykład, czy z innych odległych terenów mogły dostać się na cmentarz do Knopina, bądź też na basen? Czy miasto nie przewiduje, czy jakiegoś busika, nie wiem jak to organizacyjnie ma wyglądać, ale ludzie zwracają się z ogromną prośbą, żeby jakiś środek komunikacji w tym mieście był, czy w określone dni, czy ten problem brany był pod uwagę, czy rozważano taką możliwość, bo ci ludzie w tej chwili naprawdę nie mogą się dostać ani na cmentarz, ani na ten basen. Wiele osób wyraża chęć, ale ta niesprawność nie pozwala im i często finansowe sprawy, bo wynajęcie taryfy to nie każdego jest stać dzisiaj na taksi. A wiele osób by skorzystało i z basenu. Czy ten problem jest rozważany? Problem komunikacji miejskiej nie był rozważany, natomiast można go rozważać. Dlatego, że jeżeli uważacie Państwo, że powinniśmy zorganizować komunikację miejską i dopłacać do tej komunikacji, to można to zrobić. Nie mam nic przeciwko temu. Natomiast wiadomo, że będzie to bardzo drogo kosztowało. Żeby 5 osób przewieźć na przykład, uruchamiając linię autobusową jakoś, to będzie to kosztowało bardzo dużo. Czemu mówię 5 osób? Gdyby tam było więcej niż 5 osób, to przewoźnicy prywatni już uruchomiliby dawno takie linie, tak jak są uruchamiane na przykład w sezonie letnim nad jezioro, czy były uruchamiane. Ale jeżeli Państwo będziecie uważali, że komunikacja miejska jest potrzebna, będzie to kwestia cen biletów, w przyszłorocznym budżecie możemy to zapisać. Będziemy pierwszym miastem 11-tysięcznym, które ma komunikację miejską, z czego bardzo się cieszę. Mówię to, przepraszam, tak dosyć radośnie, ale jeżeli uważamy, że stać nas na to, żeby parę milionów wyłożyć na zakup autobusów, na zatrudnienie kierowców i wożenie paru osób, na pewno możemy to zrobić.